końcu powstanie Siemianowicka Rada Seniorów. Może nie wiedzieliście, a powstanie, prawda? To pamiętajcie. Nad stawem Rzęsa odbył się Bieg Przebierańców Nocne Marki. Coś takiego tutaj jest. A tu mnie zaintrygowało to. Tu jest taka rodzinka na zdjęciu. I podpis jest taki. Dzieci znów mogą eksperymentować na uniwersytecie, a podpis jest taki. Inauguracja Uniwersytetu trzeciego wieku to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci z Siemianowic momentów. No dlaczego? Będą mieli dziadków z głowy, czy co? Tak mi się wydawało, że trzeci wiek to raczej dla dorosłych, a później to jest dalej. Jak się też okazuje, z tych zajęć sporo też wnoszą rodzice dzieci uczęszczających do Siemianowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Jak twierdzą, przypominają im się czasy dzieciństwa. Czyli wy tu, zdaje się, jakąś przewrotkę zastosowaliście. Uniwersytet trzeciego wieku dla dzieci, no bo tak jest tu napisane, że... No, ale nieważne, no coś takiego zainteresuje. Tu jest na przykład pan aspirant z policji, mówi, zażywanie dopalaczy może się zakończyć nawet śmiercią. Aspirant przestrzega przed zażywaniem wszelakich dopalaczy, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. To jest ważna informacja, to żebyście wiedzieli, że nie powinno. O, tu jest też fotoreportaż z Halloween. W sobotę odbył się pierwszy bieg nocnych marków, czyli biegowo-halloweenowa impreza. Potwory biegały po rzęsie. To jest inspirujące, więc od razu pobudza wyobraźnię, potwory biegały po rzęsie. Tu są różne zdjęcia takich, co jeszcze mnie zaintrygowało. O, tu jest. Miasto zachęca, by nakarmić głodomora. Jest taki artykuł. I czytam sobie. Miasto rozpoczęło kolejną akcję dotyczącą czystości miasta. Na ulicach pojawiły się nowe twarzowe kosze na śmieci. Na ulicach naszego miasta w ostatnim czasie pojawiło się sporo nowych koszy na śmieci. Część z nich ma twarze, które mają zachęcić do nakarmienia głodomora, jak je nazywają urzędnicy. Ozdobienie koszy oczami, językiem i napisem nakarm mnie ma być oryginalną formą zachęcenia mieszkańców, aby nie wyrzucali papierków na chodnik, tylko wrzucali śmieci do paszczy głodomora. Jest to wszystko na tyle intrygujące, proszę Państwa, że powstała taka, no to jest już chyba druga w historii. Nie wiem, czy jestem w stanie to wyczytać, bo proszę zobaczyć, jak to wygląda, ale rzeczywiście w biegu, w galopie, no ale zobaczymy, sam się mogę zdziwić tym, co napisałem. Druga w historii światowego show biznesu, Warszawska Ballada dziadowska o Siemianowicach. W Siemianowicach przepiękna jesień, jeszcze nie szybko spadnie śnieg. Gnuczka na wiosnę skończy lat 10, czyli że wejdzie w trzeci wiek. Wszyscy kochamy Gnuczkę Joasię, życiu dodaje kolorów. Gnuczka od razu po 3. klasie trafi do Rady Seniorów. Z kolei moja żona Wiesława jest już od kilku miesięcy najstarszą studentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Dziecięcy. Wczoraj przy piwku mówił kolega, że moją żonę Wiesławę spotkał w sobotę, widział jak biega w samym bikini nad stawem. Serce do dziś koledze wali, cały ze strachu się trzęsie. No a w gazecie potem pisali, że potwór biegał po rzęsie. Kolega czasem coś przeinacza, to w sumie dobry kolega, lecz często jedzie na dopalaczach, chociaż aspirant przestrzega. Nie jest miejsce na Siemianowicki, tam jest gotowy. Jedziemy dalej. Mieszkanie kumpel komuś wynają, bo rzadko wraca do domu, a urzędnicy go nazywają Siemianowicki Głodomór. Nieraz jak znowu przegra coś w karty, leży na trawie, a dzieci tak się z nim bawią,